I to jest kolejna bolesna decyzja, którą trzeba będzie podjąć. Trzeba będzie przywrócić system powszechnego obowiązku obrony ojczyzny, czyli system powszechnej służby wojskowej. No chyba, że, i to jest, bo mamy zawsze wybór, chyba, że zgodzimy się na życie w świecie o jakby z zmniejszonym poczuciu bezpieczeństwa. Ja mam takie wrażenie, że strona ukraińska, Amerykanie mówią, boksuje powyżej swojej wagi. Nie jest problemem, jeśli boksuje się jedną czy dwie wagi wyżej, ale jeśli to już jest kilka wag wyżej, to już zaczyna być pewnym balastem politycznym i myślę, że to jest problem dla dzisiejszej elity ukraińskiej. No wyobraźmy sobie historię, że na teren Rzeczpospolitej przenika jakaś uzbrojona grupa dywersyjna z grupą z tak zwanej grupy Wagnera. Ci ludzie są wyeliminowani, mam nadzieję, to szybko. I co? I czekamy na następne działanie? A może powinniśmy jakąś formułę proaktywną przyjąć? Czy może powinniśmy uprzedzić też Łukaszenkę i Putina, że każda taka próba spotka się z odpowiedzią, ale już wymierzoną w te miejsca dyslokacji Wagnerowców. Dzień dobry, ja nazywam się Łukasz Ślusarz, a to jest Gambit Strategiczny, podcast Rodmuć. Przed nami dziś kolejny odcinek, a w nim moim i Państwa gościem jest publicysta, historyk, dziennikarz, ekspert do spraw Rosji i obszaru postsowieckiego, wierny kibic ŁKS-u, łodzianin Marek Buciarz. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Będziemy dzisiaj oczywiście rozmawiać, tak jak się umawialiśmy, na temat szczytu NATO w Wilnie. Minęło już trochę czasu, więc emocje opadły. Postaramy się dziś dokonać chłodnej analizy tego, co ustalono i jak to wpływa na bezpieczeństwo Rzeczpospolitej, a także całego naszego regionu. Ale zanim pana zapytam o sam szczyt w Wilnie, chciałbym pana zapytać o drogę, którą przebył sojusz na przestrzeni Madrytu i Wilna. Bo przecież to już drugi szczyt, który odbywa się w cieniu gorącej wojny na Ukrainie. Jak ten okres pomiędzy Madrytem a Wilnem przepracował cały sojusz i czy dobrze wykorzystaliśmy ten czas? Wydaje mi się, że wiele jeszcze jest do zrobienia. Znaczy, gdybyśmy chcieli oceniać to, czy pewne decyzje deklarowane w czasie szczytu w Madrycie zostały wdrożone, to z pewnością tak się nie stało. Choćby możemy posłużyć się przykładem tych deklaracji sformułowanych w Madrycie właśnie o zbudowaniu sił będących w stanie podwyższonej gotowności o docelowej liczebności 300 tysięcy żołnierzy i oficerów. I w Madrycie był też nakreślony pewien horyzont, kiedy te działania miały być zrealizowane. Mówiło się o roku od podjęcia tej decyzji i jej publicznego zakomunikowania. Więc w tym sensie, gdyby tak rozliczać Madryt, to tutaj niewiele zrobiono, jeśli w ogóle cokolwiek w tej materii zrobiono. Tylko że wydaje mi się, że nie na tym polega problem i pewna mechanika systemu sojuszniczego i to jeszcze wielostronnego, jakim jest Pakt Północnoatlantycki. Znaczy, mamy do czynienia z pewnym obszarem politycznym, gdzie są budowane deklaracje często, a właściwie zawsze na wyrost. Tak było w przypadku tych sił o podwyższonej gotowości. Część państw NATO była wręcz zaskoczona tym, że Jens Stoltenberg tego rodzaju deklaracje publicznie złożył. Zaskoczona w tym sensie również nieprzygotowana, to znaczy nie decyzje o afiliowaniu konkretnych już jednostek do tych sił muszą być odpowiednio przygotowane, bo to się wiąże choćby z przeglądem sytuacji, w której one się znajdują, stanem ukompletowania zarówno sprzętowego, jak i kadrowego. Więc w tym sensie ta decyzja była z pewnością przedwczesna
i była raczej powodowana pewną mechaniką o charakterze politycznym. Bo trzeba pamiętać, że w Madrycie też przyjęto nową doktrynę, nową doktrynę strategiczną NATO. Ja tak traktuję to, co się wówczas stało. Znaczy i te deklaracje dotyczące rozbudowy sił, i te deklaracje dotyczące zmiany architektury bezpieczeństwa na wschodzie, również odejścia od dotychczasowej doktryny obrony, bo mamy dzisiaj do czynienia z takim przechodzeniem do nowej formuły obrony. Joe Biden publicystycznie czy politycznie nazywa to obroną każdego cala kwadratowego terytoriów natowskich. W języku strategicznym mówi się o deterrence by denial. To jest zasadnicza zmiana oczywiście. I w tym obszarze politycznym te zmiany się w Madrycie dokonały. One moim zdaniem uległy pewnemu nieznacznemu, ale jednak pogłębieniu na szczycie w Wilnie. Więc w sensie pewnej zmiany nastawienia, zmiany myślenia strategicznego, zmiany takiej konceptualizacji tego, jak powinna docelowo wyglądać system bezpieczeństwa NATO na wschodzie, również w kwestii, kto jest głównym przeciwnikiem NATO, bo to przez długie lata było przedmiotem sporów i to dość ożywionych, to te zmiany są ważne i one są korzystne. Ich nie należy moim zdaniem lekceważyć, również dlatego, że procesy polityczne nie mają charakteru, co jest pewną wadą oczywiście, ale zwłaszcza jeśli wydarzenia postępują bardzo szybko, na wojnie, w związku z wojną na Ukrainie, wydarzenia postępują bardzo szybko. Mamy wrażenie, że ten proces polityczny w Pakcie Północnoatlantyckim nie nadąża za dynamiką wydarzeń związanych z wojną i to jest pewien mankament. Natomiast jeżeli byśmy oceniali wymiar wojskowy szczytu madryckiego, to w gruncie rzeczy tam się nic nie stało istotnego. Stało się sporo właśnie w wymiarze wojskowym na szczycie w Wilnie. Na szczycie w Wilnie w moim odczuciu stało się więcej w wymiarze wojskowym, chociaż to jest pewien obszar poufny, te informacje są fragmentaryczne, niż w obszarze politycznym. Czyli na te dwa szczyty ja bym patrzył jako na pewną całość. Ale NATO zrobiło duży krok w Wilnie politycznie, ale nic nie zrobiło, jeśli chodzi o kwestię wojskową. W Wilnie został zrobiony krok, ja nie twierdzę, że duży, ale został zrobiony krok w obszarze wojskowym. W obszarze politycznym mamy do czynienia moim zdaniem z pewną pauzą, tak bym to określił. Ale zanim przejdziemy już do szczytu w Wilnie, chciałbym zapytać o szczegóły. Pamiętamy słynne przemówienie kanclerza Scholza, który obiecywał specjalny fundusz w wysokości 100 miliardów euro, który miał być przeznaczony na modernizację Bundeswehry. Na jakim etapie jest ta modernizacja i co się w tej kwestii dzieje? Modernizacja Bundeswehry jest na etapie, ja powiedziałbym, daleko niezaawansowanym. Co najmniej z kilku powodów. Znaczy, po pierwsze, stopień niedofinansowania niemieckich sił zbrojnych jest, łagodnie sprawę ujmując, dość dramatyczny. A w związku z tym z pewnością te 100 miliardów euro, o których mówił kanclerz Scholz, dzisiaj siła nabywcza jest znacznie mniejsza, bo mamy do czynienia z inflacją, czyli część tych pieniędzy zostało skonsumowanych. To jest pakiet niewystarczający, zupełnie niewystarczający, żeby mówić o odnowieniu zdolności operacyjnych Bundeswehry, bo na razie w ogóle jeszcze póki co nie mówimy o modernizacji technicznej i reakcji na ten nowy obraz wojny, który jest widoczny na Ukrainie. Na razie to, o czym jest mowa, to jest przywrócenie Bundeswehry do stanu działania. Mamy taką ujawnioną przez media niemieckie poufną notatkę generała Meisa, który jest generalnym inspektorem Bundeswehry, z której to wynika, że deklaracje polityczne odstają od możliwości ich realizacji. Na poziomie politycznym w Wilnie niemieccy przedstawiciele
zgłosili tego rodzaju zobowiązanie, iż w gotowości operacyjnej oni będą dysponowali jedną dywizją, o ile dobrze pamiętam, w roku 25. A dwie kolejne dywizje to miały być wtedy w rok 20 bodajże 8 i trzecia już po tej cezurze dziesięciolecia. Nawet z tej notatki Majza wynika, że rok 25 jest w ogóle rokiem nierealnym i gotowość operacyjna tej dywizji Bundeswehry, zakładam, że czterobrygadowej, no to jest rok 28, a dwie kolejne to jest rok 32, może 33, jeśli wszystko dobrze pójdzie. To pokazuje, jak inercyjnym jest ten proces nadrabiania zaległości czy opóźnień związanych z kwestiami wojskowymi, które przez lata były niedofinansowane, bo NATO przez 20 lat nie przygotowywało się na wojnę o porównywalnej, już nie mówię tej samej, skali intensywności, jaką jest wojna na Ukrainie, tylko NATO przygotowywało się i to robiły wszystkie państwa NATO, w najmniejszym stopniu Stany Zjednoczone, ale w Europie wszystkie, do wojen o charakterze ekspedycyjnym, krótkich interwencji polityki stabilizacyjnej, toczonych wojen na frontach nie europejskich, tylko pozaeuropejskich. Nie wierzono w to, że w Europie może być wojna, natomiast uważano, że będą zagrożenia, które będą uzasadniały budowę sił ekspedycyjnych. I dlatego przez lata wszystkie armie europejskie ulegały znaczącej redukcji. No jak porównamy siły zbrojne niemieckie, bo o nich mówimy w roku 91, czyli wtedy, kiedy rozpadł się Związek Sowiecki, to one były wówczas ośmiokrotnie większe niż obecna Bundeswehr. To jest skala tych zmian, ale to nie dotyczy tylko Niemiec. Siły zbrojne Szwecji na przykład są bodajże, dobrze pamiętam, dziesięciokrotnie mniejsze niż obecnie, niż w czasie zimnej wojny. Mhm. Podobnie zresztą było w przypadku też i polskich sił zbrojnych. Tu wszystkie państwa natowskie w Europie uwierzyły w koniec historii, uwierzyły w to, że wojny nie będzie. Znacząco zredukowały rozmiary swoich sił zbrojnych. Nastąpiły też zmiany pokoleniowe, zmiany cywilizacyjne. Dzisiaj mamy taką sytuację, że i to myślę, że powinniśmy poważnie podejść do tej kwestii. Żadne państwo natowskie w Europie moim zdaniem nie jest w stanie w szybkim tempie znacząco odtworzyć swojego potencjału wojskowego, jeśli chodzi o liczebność sił zbrojnych. Mhm. Gdy już jesteśmy w modelu ochotniczym, no bo to jeszcze trzeba zastrzec. Znaczy, my dzisiaj, jeżeli mówimy o nowym modelu bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO, jeżeli mówimy o strategii deterrence by denial, to żeby ta strategia w ogóle była możliwa, no to musimy mieć predyslokowane odpowiednie zasoby na wschodnią flankę, czy na wschodni front NATO, który zresztą długość tego frontu uległa podwojeniu wraz z wejściem Finlandii do NATO. W związku z tym ta nowa strategia, o której się tyle mówi, ona uzasadnia skokową rozbudowę sił zbrojnych. Mam na myśli tutaj oczywiście potencjał lądowy. I ja uważam, że dzisiaj żadna z armii państw europejskich nie ma możliwości w modelu ochotniczym na tyle zwiększyć swój potencjał sił lądowych, ażeby w ogóle można było mówić o realizacji strategii deterrence by denial. Do samej strategii zaraz przejdziemy, ale jeszcze w kwestii tej intensywności i skali wojny. Krótki cytat. Ukraina zużywa obecnie 40 tysięcy sztuk amunicji 155 mm miesięcznie. Europa produkuje rocznie 300 tysięcy sztuk. Aby uzupełnić dotychczasowe zużycie przy obecnym potencjale przemysłowym, nasz kontynent będzie potrzebował 15 lat. To jest pana tweet z 23 grudnia 2022 roku. Czy coś w tej kwestii w Europie się zmieniło? No tu jest kilka spraw. Znaczy, po pierwsze, te zdolności produkcyjne firm europejskich ulegają rozbudowaniu. Podobnie też jeśli chodzi o firmy amerykańskie. W Europie mamy kilku znaczących producentów tej amunicji kaliber 155 mm. Czy to będzie na tyle istotna zmiana, żeby
Europa mogła prowadzić, i to przez długi czas, wojnę o tym stopniu intensywności, jak to jest na Ukrainie, to dzisiaj można to już jednoznacznie powiedzieć, że z pewnością nie. Dlatego, że Europa musi odbudować, europejskie armie muszą odbudować swoje nadwątlone zasoby amunicyjne. No, minister Pistorius, jeśli już jesteśmy przy Bundeswehrze, mówił, że amunicji kalibru 155 mm niemieckim siłom zbrojnym wystarczy na 3 dni maksymalnie wojny o takim poziomie intensywności. Brytyjczycy w ogóle mówią, mamy do czynienia, w zeszłym tygodniu był opublikowany raport brytyjskiego MON-u o nowym modelu wojny. To są też lekcje, ich zdaniem, wypływające z wojny na Ukrainie, że zmienia się formuła prowadzenia wojny. Zmienia się to, co określamy mianem świadomości sytuacyjnej. Skokowo wzrasta liczba rozmaitego rodzaju systemów obserwujących pole walki. To zresztą potwierdzają wszystkie relacje z wojny na Ukrainie. Na kierunku bachmuckim ten front tam nie był bardzo rozległy, ale w czasie rzeczywistym tam pole walki obserwowało 60-70 dronów, które Ukraińcy wypuszczali. Co z tego, że tracili około 10 tysięcy dronów miesięcznie? Dlatego, że byli w stanie, posiłkując się komercyjnymi tymi spółki, jak to się mówi, konstrukcjami, jakby uzupełnić te straty. Ale choćby ten przykład dronów pokazuje, jak do tej pory błędnym było myślenie o nowoczesnej wojnie, dlatego że przed wojną na Ukrainie, jeszcze przed wojną wcześniejszą między Armenią a Azerbejdżanem, myślano już o dronach, ale myślano o bardzo kosztownych systemach, które będą systemami wielokrotnego i długiego zastosowania. Koszt tych konstrukcji jest liczony w dziesiątki, setki tysięcy dolarów. Wojna na Ukrainie jakby zakwestionowała ten kierunek rozwoju i to wiele zmienia. No bo jeżeli mówimy o nasyceniu pola walki systemami obserwacyjnymi, mówimy o wzroście świadomości sytuacyjnej, o tym, że nie ma sanktuarium, nie ma się gdzie schować, bo wszystko jest widoczne. To oczywiście uprzywilejowuje broniących się, zwłaszcza tych, którzy wykorzystują jakieś inżynieryjne systemy rozbudowy pozycji obronnych. Utrudnia koncentrację wojska, czyli utrudnia zbudowanie takiej masy przełamaniowej. Z tym mają problem dzisiaj Ukraińcy, dlatego ta ofensywa nie idzie tak, jak się spodziewano. Ale z punktu widzenia już tej kwestii szczegółowej, amunicyjnej, to są takie bardzo istotne głosy, że to nasycenie rozmaitego rodzaju systemami obserwacyjnymi, systemami dowodzenia, modelami, gdzie się w czasie rzeczywistym na podstawie wielu danych, począwszy od danych pogodowych, po danych noktowizyjnych, termowizyjnych, danych z dronów, buduje się pewien model pola walki, również oznaczając bardzo precyzyjnie cele. To zwiększa znaczenie uderzeń precyzyjnych, a w związku z tym potencjalnie zmniejsza zapotrzebowanie na amunicję. Tym bardziej, że to pole walki będzie podlegało ciągłym zmianom. Właśnie z tego powodu, że jesteśmy widoczni jak na dłoni i wróg to też widzi, my nie możemy zajmować godzinami tych samych pozycji, wystrzeliwać setek pocisków. To trzeba ciągle tą pozycję zmieniać. Ale to nie zmienia faktu, że Europa będzie miała problemy z uzupełnieniem tych zasobów amunicyjnych. I jeszcze w moim odczuciu nie podjęła zasadniczej decyzji. Znaczy, mówi się dużo o wzroście produkcji, wykorzystuje się rezerwy, ale żeby mówić o jakościowej zmianie, to muszą być podjęte decyzje inwestycyjne. Te decyzje inwestycyjne, one nie będą podjęte bez długoletnich kontraktów rządowych. Długoletnich, czyli liczonych w dziesiątkach lat. Czyli wciąż brakuje decyzji politycznej. Tak, wciąż brakuje decyzji politycznej, z prostego powodu. Tutaj się liczy pieniądze. Dlatego, że w obecnej sytuacji budżetowej, w obecnej sytuacji gospodarczej, jeśli zwrócimy uwagę na zadłużenie publiczne w szeregu państw Zachodu,
no to wyraźnie z tego widać, że nie ma możliwości zbrojeń finansowanych długiem publicznym. No Polska jest w relatywnie dobrej sytuacji, bo nasz dług publiczny w porównaniu na przykład z państwami południa Europy jest wielokrotnie mniejszy, więc my mamy możliwość finansowania zbrojeń długiem publicznym, chociaż to jest być może ryzykowna strategia. Natomiast szereg państw europejskich nie ma możliwości finansowania nawet uzupełnienia swoich zapasów długiem publicznym. A w związku z tym muszą dokonać decyzji o charakterze alokacyjnym. One są bolesne, no bo albo realizujemy politykę Fit 55 i cele klimatyczne, albo utrzymujemy na dotychczasowym poziomie skalę wydatków socjalnych. Pamiętajmy, że społeczeństwa europejskie to są społeczeństwa, które się w przyspieszonym tempie starzeją, co oznacza, że choćby wydatki na ochronę zdrowia będą rosły w relacji do PKB, no albo zbroimy się. Jeśli się mamy zbroić, to musimy no niestety pogorszyć nasz poziom życia, do którego się całe zmienić pokolenie... Zmienić kontrakt społeczny to nie jest proste, a co więcej, to jest ten drugi element, o którym zaczęliśmy mówić, nie odbuduje się armii choćby zbliżonej potencjałem do tych sił, którym NATO dysponowało pod koniec zimnej wojny w systemie ochotniczym. Znaczy, to dotyczy również Polski. Albo, i to jest kolejna bolesna decyzja, którą trzeba będzie podjąć, to trzeba będzie przywrócić system powszechnego obowiązku obrony ojczyzny, czyli system powszechnej służby wojskowej. No chyba, że, i to jest, bo mamy zawsze wybór, chyba, że zgodzimy się na życie w świecie o jakby z zmniejszonym poczuciu bezpieczeństwa, bo mamy cały czas agresywnego i nie skrywającego swoich zamysłów sąsiada, jakim jest Federacja Rosyjska. I nic nie wskazuje, żeby ten sąsiad miał zmienić swoje plany i swoje nastawienie. No tak, ale ja w związku z tym uważam, że państwa NATO, europejskie państwa NATO nie podjęły jeszcze ostatecznej decyzji, na podstawie której można by było mówić, że zmieniają swoją politykę w zakresie bezpieczeństwa. Zmienia się retoryka, zmienia się myślenie, to jest ważne, ale decyzje są jeszcze przed nami, bo one są niesłychanie bolesne i ich się szybko nie podejmuje. Więc w tym sensie mamy do czynienia z pewnym procesem. Być może kolejny szczyt NATO w Waszyngtonie przyniesie to przesunięcie. Amerykanie już o tym trochę mówią. Biden, jak był w Warszawie, jak przemawiał, mówił o roli Polski, odwołując się do tego modelu zimnej wojny, gdzie Niemcy były tym głównym bastionem wojskowym NATO w polityce powstrzymywania Związku Sowieckiego. No on teraz do pewnego stopnia widzi Polskę w takiej roli. To są ważne deklaracje, bo one pociągają za sobą daleko idące konsekwencje i to na wiele lat. Mhm. Gdy już jesteśmy przy decyzjach politycznych, postanowienia szczytu w Wilnie, jak powinniśmy je oceniać i czy z polskiej perspektywy szklanka jest do połowy pełna, czy do połowy pusta? Główną kwestią jest sprawa nierozstrzygnięta po myśli Kijowa, czyli sprawa zaproszenia Ukrainy do NATO. Tu musimy się dobrze rozumieć, dlatego że władze Ukrainy moim zdaniem słusznie w następujący sposób, mówiąc w pewnym uproszczeniu, identyfikowały sytuację. Otóż wchodzenie Ukrainy do NATO składa się z dwóch, powiedziałbym, równolegle biegnących procesów. To jest też to, o czym trochę mówiliśmy, czyli mamy do czynienia z procesem politycznym, dochodzeniem do decyzji i to wspólnej decyzji państw członkowskich i mamy do czynienia z procesem, no, powiedzmy, wojskowym, czyli wdrażaniem standardów natowskich i reformami sił zbrojnych. Władze Ukrainy uważały, że leży to w interesie Ukrainy, żeby ten proces polityczny, który powinien zakończyć się zaproszeniem Ukrainy do NATO, został jakby skonkludowany na szczycie w Wilnie. To się nie stało.
Ja uważam, że to jest niepokojące z punktu widzenia naszych interesów. Zaraz postaram się wyjaśnić dlaczego. Dlaczego Ukrainie tak bardzo na tym zależało? Mianowicie, jeżeli kończy się pewien proces polityczny i mamy publiczne oświadczenie decyzji, to to już po tym fakcie z tej decyzji nie można się wycofać. Albo nie można się wycofać bez znaczących strat wizerunkowych, co z punktu widzenia pozycji międzynarodowej państw, ale też i w relacjach sojuszniczych jest jakby znaczącym czynnikiem. W związku z tym Ukrainie zależało na domknięciu procesu politycznego ze świadomością, że realne dostosowanie ukraińskich sił zbrojnych do standardów NATO może zająć lata. Tutaj nikt nie twierdził, że za 2 czy za 3 lata Ukraina będzie już dysponowała armią kompatybilną z NATO, bo to jest pewien proces i to niezwykle kosztowny proces. Ale dlaczego Ukrainie zależało na domknięciu tego procesu politycznego? No dlatego, że mamy do czynienia z trwającą wojną. A w związku z tym zawsze istnieje ryzyko, że wojna znajdzie się w takiej fazie, kiedy obie strony i sojusznicy tych stron przestaną wierzyć w to, że mogą coś osiągnąć na polu boju i zacznie się jakby umacniać myślenie o konieczności szukania rozwiązania politycznego. I ta kwestia może stać się elementem negocjacji. Tak. I na tym bardzo Ukrainie zależało, żeby zamknąć tę kwestię, żeby ona nie stała się elementem negocjacji. Tylko problem oczywiście polega na tym, że te starania Zełenskiego i Kijowa okazały się staraniami nieskutecznymi, co jest oczywistym sygnałem, że ta kwestia może stać się przedmiotem negocjacji. I tak to też odebrali Rosjanie. Proszę zwrócić uwagę, że po szczycie w Wilnie mamy do czynienia z zaostrzeniem nie tylko na poziomie deklaratywnym polityki rosyjskiej, ale również jeśli chodzi o podejmowane kroki. No mamy wycofanie się z porozumienia zbożowego, mamy intensyfikację nalotów na infrastrukturę portową, zarówno na Dunaju, jak i na wybrzeżu Morza Czarnego. Mamy przerzucenie Wagnerowców na Białoruś. No i mamy do czynienia z niesłychanie agresywną retoryką, jeśli chodzi o kwestie atomowe, i to retoryką już nie publicystów czy propagandystów, ale tych, którzy w Rosji podejmują decyzje. Więc w tym sensie, moim zdaniem, ja taką tezę formułuję, ona jeszcze pewnie musi podlegać jakiejś weryfikacji, Rosjanie uznali w sposób zresztą dość typowy dla siebie, że szczyt NATO zakończył się dla Ukrainy niepowodzeniem, był raczej sygnałem słabości z tej perspektywy, to znaczy Stany Zjednoczone miały do wyboru, albo ryzykując ujawnieniem podziałów w NATO, pójść krok dalej i wymusić, tak jak to zrobił Bush młodszy w Bukareszcie, wymusić jakby tego rodzaju deklarację polityczną, no ale Waszyngton wybrał jakby utrzymanie tej spoistości wewnętrznej NATO. To też jest pewien sygnał, że te napięcia są, czy te różnice interesów są na tyle już istotne, że one blokują pewne działania. Więc w tym sensie, moim zdaniem, politycznie Kijów przegrał tą batalię, co niestety, jeśli temu będzie towarzyszyło wolniejsze postępy ofensywy albo mniejsza skala zdobyczy strony ukraińskiej, to będzie miało negatywne odniesienia, jeśli chodzi o kształt jakiejś formuły politycznej zakończenia wojny. No, tu jest jeszcze jedna kwestia, o której może trzeba zacząć wreszcie w Polsce rozmawiać. To jest pytanie o dojrzałość ukraińskich elit. O to, czy ukraińskie elity nie przeceniają swojej pozycji i w związku z tym, czy nie prowadzą gry, która jest jakby z góry skazana na niepowodzenie, bo oczywiście pewną inicjatywnością, popularnością można dużo zyskać, natomiast na końcu drogi, jak się mówi, zawsze jest ten rachunek potencjałów i realnych interesów geostrategicznych. I ja mam takie wrażenie, że strona ukraińska
Amerykanie mówią, boksuje powyżej swojej wagi. Mhm. Nie jest problemem, jeśli boksuje się jedną czy dwie wagi wyżej, ale jeśli to już jest kilka wag wyżej, to to już zaczyna być pewnym balastem politycznym i myślę, że to jest problem dla dzisiejszej elity ukraińskiej. Mhm. Chciałbym dopytać jeszcze o Polskę w kontekście postanowień szczytu NATO w Wilnie i zrobię tutaj krótką reklamę. Samotność strategiczna Polski, pana ostatnia książka, znakomita i gorąco wszystkim polecam, ale wybrałem jeden cytat w kontekście właśnie szczytu NATO w Wilnie. W interesie Polski jest wojskowe wzmocnienie wschodniej flanki NATO i zbudowanie jednolitego frontu rozciągającego się od północnych rejonów państw skandynawskich do wschodniej części Morza Śródziemnego. Tylko w ten sposób będziemy w stanie osiągnąć jeden z zasadniczych celów naszej wielkiej strategii, jaką powinno być wypchnięcie Rosji z europejskiej polityki i odebranie jej na dziesięciolecia możliwości w zakresie wywierania wpływu na rozkład sił na Starym Kontynencie. Nie uda się tego dokonać bez rewizji dotychczasowej polityki NATO na wschodzie, czyli bez porzucenia dotychczasowej doktryny odstraszania na rzecz przyjęcia strategii powstrzymywania. To pod tym kątem chyba można mówić o drobnych sukcesach. Mamy Szwecję bliżej sojuszu, są zatwierdzone nowe plany obronne. Jak pan to ocenia? Tak, rzeczywiście. Ja uważam, że w tym wymiarze, ale też jak się przeczyta komunikat końcowy NATO wydany po szczycie w Wilnie, to tam widać jakby dostrzeżenie tej nowej sytuacji geostrategicznej, bo tam się mówi też o państwach skandynawskich w związku z wejściem Finlandii i docelowo Szwecji do NATO. Tam się też dostrzega znaczącą rolę Białorusi, nową sytuację w basenie Morza Bałtyckiego, też i w kwestiach arktycznych. Mówi się o sytuacji na Morzu Czarnym. Czyli mamy do czynienia z pewnym, nazwijmy to, myśleniem kompleksowym. To jest bardzo, bardzo ważne. To, co się też dokonało w Wilnie, o czym piszą media, to są dokumenty poufne, w związku z tym tego nie wiemy, ale z przecieków medialnych wynika taki obraz, że NATO jest w fazie, i o tym mają mówić te zatwierdzone nowe dokumenty obronne, budowania dwóch korpusów, nowych w ramach tej nowej architektury sił, nowej funkcjonalności tych sił o podwyższonym poziomie zdolności do działania, czyli takich, które wchodzą w pierwszym rzucie w ciągu 10 dni od godziny zera, w tym drugim rzucie do 30 dnia i łącznie tych sił ma być 300 tysięcy, jak dobrze pamiętam, żołnierzy. I teraz to, co się dokonało w Wilnie w ramach tych paktów ewentualnościowych, tego nowego pakietu, no to jest zbudowanie pewnego nowego dowództwa dowodzonego przez szefa sił zbrojnych NATO w Ameryce, generała Kowoli, i to jest znaczące moim zdaniem osiągnięcie, dlatego że to docelowo ma prowadzić do sytuacji, że to główny sojusznik w NATO, czyli dowództwo amerykańskie, będzie dążyło do wyznaczenia, do delegowania już konkretnych jednostek do konkretnych obszarów odpowiedzialności. To jest bardzo istotne, dlatego że to też daje możliwość jakby wpływania na politykę zakupową, modernizacyjną, uzupełnień państw członkowskich przez dowództwo amerykańskie. To jest krok i wojskowy, i polityczny. To jest przeniesienie tego, o czym mówiliśmy, czyli budowy tych sił zdolnych do szybkiego wejścia do działania na wyższy poziom polityczny. To uważam za istotne, iż za to mają odpowiadać Amerykanie, bo ich sprawczość po prostu w tym systemie sojuszniczym jest większa. Z tym się wiąże cała szereg oczywiście działań. Chodzi o predyslokację sprzętową, chodzi o budowę nowych magazynów, chodzi o military mobility, chodzi o działanie na rzecz budowy nowych zdolności. To się wszystko dzieje. Tu mamy całą masę nowych obszarów, w tym i Bałtyk jest takim wielkim nowym wyzwaniem. Pytanie zasadnicze, które trzeba głośno zadawać, bo to, że pewne zmiany się zarysowały, to jest z pewnością pozytyw. Tylko pytaniem zasadniczym jest, czy my zdążymy z tym wszystkim, czy my zdążymy ze zbudowaniem tej nowej architektury bezpieczeństwa. I na takie pytanie ja nie mam dobrej odpowiedzi,
dlatego że działając w tym tempie, w jakim działamy, my z pewnością nie zdążymy. To jest w gruncie rzeczy pytanie o politykę rosyjską i pytanie o to, jak szybko Rosja jest w stanie odtworzyć swoje zdolności wojskowe po zakończeniu wojny na Ukrainie, bo ta wojna prędzej czy później będzie musiała się zakończyć. To jest pierwszy element. Drugi element, jak wpisać ukraińskie siły zbrojne w ten system bezpieczeństwa kolektywnego na wschodzie. No bo jeżeli Ukraina nie będzie państwem NATO, będzie współpracującym, no ale też musi być w związku z tym objęta pewną wspólnotą polityczną. Nie można realizować polityki wojskowej włącznie z przygotowaniem do wspólnej wojny, nie mając przesądzonych pewnych kwestii o charakterze polityki jakby zagranicznej. Te dwa obszary muszą iść obok siebie. To jest podstawowe zadanie. Znaczy, to jest kwestia uczynienia Ukrainy jednym z filarów bezpieczeństwa wschodu. Ale jak już jesteśmy przy Ukrainie, muszę zadać to pytanie. Najsilniejsze i najbogatsze państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, jakim są dzisiaj Stany Zjednoczone i Niemcy, ewidentnie nie chcą szybkiego wejścia Ukrainy do sojuszu. Nie chcą też wypracowania takich procedur, które sprawiłyby to, że ten proces stałby się niemal automatyczny. I porozmawiajmy o tych modelach bezpieczeństwa dla Ukrainy. W jednym z tekstów opisał pan dwa, jeden nazywany izraelski, drugi niemiecki. Na czym polegają, gdzie są zasadnicze różnice i który dziś wydaje się bardziej prawdopodobny? Wydaje się, że dziś po tych deklaracjach bardziej prawdopodobnym jest ten system izraelski. To z grubsza rzecz biorąc mowa jest o takiej formule relacji, gdzie państwo, w tym wypadku Ukraina, nie będąc elementem czy częścią systemu kolektywnego, jakim jest NATO, jednocześnie może liczyć na stałą współpracę, też przede wszystkim transfer środków, po to, żeby ona była w stanie zbudować i utrzymać siły zbrojne, które po pierwsze będą wpisywały się w ten kolektywny system bezpieczeństwa na wschodzie, po drugie będą realizowały podstawowe zadanie, czyli będą w stanie skutecznie odstraszać Rosję już po zakończeniu wojny. Dzisiaj Ukraina jest państwem gospodarczo i demograficznie niesłychanie wyczerpanym, co oznacza, że samodzielnie z pewnością tego nie będzie w stanie osiągnąć. Więc model izraelski jest w tym sensie wygodny dla części państw NATO, że biorąc pod uwagę te ryzyka, też i agresywną politykę Moskwy, no, potencjalnie przynajmniej oddala zagrożenie tym, iż NATO zostanie wciągnięte do wojny z Rosją. Bo jeżeli mamy do czynienia tylko z sojusznikiem, a nie z państwem będącym członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, no to też nie mamy zobowiązań do zaangażowania wojskowego na wypadek wznowienia wojny. Chyba że tego rodzaju zobowiązania zapiszemy w traktatach dwustronnych, o których też się mówi, szczególnie w oświadczeniu państw grupy G7. Ale na razie póki co nie ma chętnych, tak ja oceniam sytuację, żeby tak daleko idące gwarancje Ukrainie udzielić. No, a to oznacza, że mamy do czynienia z pewną ryzykowną grą, jeśli chodzi o ten model izraelski. No bo oczywiście pozytywy to są takie, iż Ukraina będzie mogła liczyć na transfer środków. Izrael dostaje z grubsza rzecz biorąc 3,6 miliarda dolarów rocznie od Stanów Zjednoczonych. No żeby Ukraina utrzymała armię zdolną odstraszać Federację Rosyjską, to muszą być wielokrotnie większe kwoty. To jest jakby pierwszy element. Czyli Ukraina też musi mieć perspektywę stabilnego zasilania finansowego. To nie może być coś, co 2 lata podlega zmianie czy jakimś politycznym koniunkturom. Więc w tym sensie to jest potencjalnie dobre dla Ukrainy. Transfery środków, technologii, szkolenia, bliska
bliska współpraca, również współpraca polityczna w zakresie polityki zagranicznej. No, ryzyka są oczywiste. Po pierwsze, Rosja jest mocarstwem jądrowym. Izrael z kolei ma broń jądrową, a nie mają rywale Izraela tej broni. To zupełnie zmienia relacje sił. I w gruncie rzeczy w związku z tym nie wiemy, czy ten model izraelski będzie w stanie skutecznie odstraszać Rosję. No bo jeżeli on nie będzie w stanie skutecznie odstraszać Rosji, to wojna jest nieuchronna. W związku z tym półśrodki są niepotrzebne. Trzeba się szykować do wojny i to wojny światowej z Rosją. Więc to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest związane o skalę tych zobowiązań państw zachodnich i gotowość do wspierania Ukrainy, bo to musimy zrozumieć, o jakich kwotach rozmawiamy. Właśnie miałem o to zapytać. Kto to sfinansuje? No z pewnością nie sfinansuje tego Ukraina. Znaczy Ukraina dzisiaj, mając na froncie około 630-640 tysięcy ludzi, no nie jest państwem, którego zdolności budżetowe, gospodarcze i też demograficzne, powiedzmy sobie to uczciwie, pozwalają myśleć o tym, że oni będą w stanie utrzymywać przez lata armię i ta armia będzie zdolna do odstraszania Rosji. Odstraszania, czyli będzie na tyle silna, iż będzie wpływała na rachunek strategiczny rosyjski i skłoni rosyjskie elity, niezależnie od tego, kto będzie rządził, ażeby nie powtarzać agresji. No więc Ukraina tego nie jest w stanie zrobić, bo Ukraina jest państwem wyczerpanym wojną. Ma PKB 120-130 miliardów dolarów. Izrael wydaje na zbrojenia rocznie, ma budżet wojskowy około 20 miliardów dolarów. Ukraina, gdyby miała tego samodzielnie finansować, to nawet na takim poziomie nie jest w stanie finansować swoich sił zbrojnych, no bo ta baza podatkowa ukraińskiego rządu, już nie poruszam kwestii korupcji i sprawności systemowej, no ona jest znakomicie mniejsza. To oznacza, że my powinniśmy jako wspólnota Zachodu myśleć o tym, że to my będziemy finansować armię ukraińską, jeżeli oczywiście chcemy, żeby ona odgrywała taką rolę. I to nie jest kwota 20 miliardów dolarów, bo 20 miliardów dolarów wystarczają Izraelowi w relacji z państwami takimi jak Syria czy Egipt lub Iran, państwami relatywnie słabymi. Tu mamy do czynienia z Federacją Rosyjską, czyli niestety trzeba mówić o większych kwotach. Ja nie widzę skłonności po stronie państw Zachodu, europejskiego Zachodu i Stanów Zjednoczonych, ażeby z takim ryzykiem się liczyć, czy żeby przygotować się do takiej skali wieloletniego wsparcia. I to jest jakby bardzo poważny problem, dlatego że to oznacza, iż to co my umownie nazywamy modelem izraelskim, i to jest ładna nazwa, tylko że ona jest nazwą mylącą, dlatego że... Ona zdaje egzamin na Bliskim Wschodzie. No właśnie. A nie mamy pewności, czy zda egzamin w Europie Środkowo-Wschodniej. No i to jest słabość tego modelu. A jeżeli ten model okaże się słabszym niż nam się wydaje, no to w gruncie rzeczy znajdziemy się prędzej czy później, to jest tylko kwestia czasu, nie tylko wobec ryzyka kolejnej wojny, ale w sytuacji jakiejś zdegradowanej przestrzeni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. I to jest główne ryzyko, dlatego że Ukraina bez bezpieczeństwa jest państwem, które nie jest zdolne i nie będzie zdolne przyciągać inwestycji kapitału prywatnego celem odbudowy. A nawet jeśli będzie zdolne, to tylko częściowo. Znaczy będzie, być może będą inwestycje napływały na Ukrainę Zachodnią, a już na Ukrainę Wschodnią z oczywistych względów w mniejszej skali. W związku z tym Ukraina, jeżeli będzie się odbudowywała wolniej, no to tym bardziej będzie przez lata utrzymankiem Europy. Alternatywą jest destabilizacja tego państwa, wyludnianie się, przekształcenie Ukrainy w coś w rodzaju takich dzikich pól na wschodzie Europy. Niestety ten scenariusz mi się wydaje dzisiaj nieco bardziej realnym niż ten scenariusz jakby rozkwitu Ukrainy po wygranej wojnie. A ten scenariusz jest pesymistyczny również dla Polski. Zdecydowanie, bo sąsiadowanie z państwem, które jest państwem
wewnętrznie osłabionym, zdestabilizowanym, wyludniającym się, z nierozwiązanymi problemami. No proszę zwrócić uwagę, że ci weterani wrócą, powinni mieć możliwość powrotu do życia cywilnego. Ta trauma związana z wojną, no to ona się odciśnie swoje piętno na całym pokoleniu ukraińskich mężczyzn. Ona jest też niesłychanie niebezpieczna z punktu widzenia przyszłości Ukrainy. No, mamy wiele przykładów w historii europejskiej, czym się kończyło obecność czy trudności z powrotem do normalnego cywilnego życia rzeszy weteranów, młodych mężczyzn, którzy uważali, że się przysłużyli ojczyźnie, a ojczyzna im się źle odpłaca. To jest czynnik niesłychanie potencjalnie destabilizujący. To też jest ryzyko z punktu widzenia przyszłości Ukrainy. Mówią o tym już otwarcie politycy ukraińscy, no ale to też może na nas oddziaływać. W związku z tym ja uważam, że my dzisiaj jako wspólnota Zachodu znajdujemy się w takiej pozycji trochę na rozstaju dróg. Znaczy mamy albo możliwość wielkiego wysiłku na rzecz rzeczywiście wzmocnienia systemu bezpieczeństwa na wschodzie, tego o czym, co pan cytował z mojej książki. To był pewien program. No, albo jednak możliwość realizacji pewnych półśrodków. Niestety, ja uważam, że my przechylamy się w stronę tych półśrodków. Mhm. To nie są dobre wiadomości. A panie redaktorze, na jakim etapie wojny my teraz jesteśmy? Co dzieje się w wojnie rosyjsko-ukraińskiej? Mnie się wydaje, że my jesteśmy na etapie, w takiej fazie wojny, gdzie nadal obie strony, zarówno strona ukraińska, jak i strona rosyjska, uważa, że jeszcze walcząc są w stanie znacząco zmienić sytuację polityczną. Czyli albo w ogóle odwrócić to, co się stało na Ukrainie po roku 2014, albo jeżeli to nie będzie możliwe, na tyle poprawić swoją pozycję negocjacyjną, że siadamy do stołu rozmów i negocjujemy z pozycji siły. A w związku z tym to jest jeszcze w moim odczuciu ta faza, która by nie wskazywała na to, że będziemy mieli do czynienia z jakimś rozwiązaniem politycznym czy zamrożeniem konfliktu. Ta faza nastąpi, to jest jeszcze pewnie kilka tygodni, może kilka miesięcy, dlatego że obie strony są już w sposób znaczący wyczerpane wojną, a Zachód póki co nie podjął decyzji o przekształceniu się w tak zwany, to się mówi przez odwołanie do polityki amerykańskiej w czasie II wojny światowej, nie chce być arsenałem demokracji, czy nie chce być zapleczem przemysłowym dla trwającej wojny na Ukrainie. Te decyzje jeszcze nie zostały podjęte. W związku z tym, jak się skończy to przekonanie, że można jeszcze osiągnąć coś na froncie, a decyzje o charakterze strategicznym nie będą podejmowane, to przyjdzie taki moment, kiedy zaczną zyskiwać na znaczeniu rozwiązania polityczne. Ale tu też jest pytanie, co to znaczy. Czy bo możemy mieć model zawieszenia broni, tak jak na przykład zawieszenie broni kończące wojnę między obydwoma Koreami. Możemy mieć model traktatu pokojowego, czyli potencjalnie stanu, który przywraca normalność. Możemy mieć też model bliskowschodni, czyli model niekończącego się procesu pokojowego, gdzie ta wojna będzie wojną raz bardziej, raz mniej intensywną, ale napięcie będzie cały czas utrzymywane. W moim odczuciu ten trzeci model dzisiaj jest chyba bardziej prawdopodobny niżli te dwa pozostałe, dlatego że on lepiej obsługuje interesy rosyjskie niż zawieszenie broni, nie mówiąc już o traktacie pokojowym. Jakbym miał zadać panu dwa krótkie pytania. Polskie F-16 dla Ukrainy w tym momencie to dobry pomysł? Nie, wydaje mi się, że to jest niedobry pomysł. Ale w ogóle takiego pomysłu nie ma. No mamy do czynienia. Minister Ociepa mówił, że Polska byłaby w stanie, czy byłaby gotowa, gdyby inne państwa dołączyły również swoje samoloty. No tak, no to jest jednak coś innego.
Znaczy, przy okazji szczytu w Wilnie zostało podpisane porozumienie między ministrem Reznikowym reprezentującym Ukrainę, a grupą państw europejskich, które stworzyły tak zwaną koalicję F-16. Mhm. Tam wchodzi Wielka Brytania, tam wchodzi Francja, co ważne, bo tu polityka francuska ulega istotnej zmianie w ostatnich tygodniach, czy miesiącach nawet. Tam wchodzi w skład tej grupy Holandia, znajduje się tam, o ile pamiętam dobrze, Dania, również Polska. W związku z tym w ramach takiego większego porozumienia nie można tego wykluczyć, że to jest krok, który warto byłoby rozważyć. Na razie mówimy o kwestii szkolenia pilotów ukraińskich. No i tu też musimy pamiętać, że ta polityka amerykańska jest też polityką ostrożną. Warto, żeby się z tym też liczyć. Znaczy, nie rekomendowałbym, jeśli mogę tak powiedzieć, wchodzenia w konflikt z Waszyngtonem na tle kwestii przekazania Ukrainie F-16. To, co wydaje się bardziej rozsądne, to wywieranie stałej presji przez sojuszników Stanów Zjednoczonych na rzecz ewolucji ich polityki. Natomiast z wojskowego punktu widzenia ja uważam, że tutaj się nic nie zmieni. Dlatego, że dzisiaj mamy stan następujący. Rosjanie nie angażują swojego potencjału lotniczego w takiej skali, w jakiej by mogli. On w sporej części nie jest w ogóle zdestruowany, nie jest zniszczony. Rosjanie mają nadal bardzo duży potencjał lotniczy, ale go nie używają. Są różne poglądy, dlaczego. Są tacy, którzy mówią, że nie umieją prowadzić tych operacji, ale są też głosy, które mówią o tym, że oni się po prostu obawiają strat sprzętowych. Co jest o tyle istotną informacją, że trzeba postawić pytanie, dlaczego się obawiają tych strat sprzętowych. Bo Rosjanie dlatego zainwestowali przez lata w systemy obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, bo przez lata mieli do czynienia ze znaczącą jakościową przewagą Zachodu nad lotnictwem rosyjskim. I rozbudowa tych systemów obrony przeciwlotniczej, też i te koncepcje baniek antydostępowych, no miały równoważyć tą dominację w powietrzu sojuszników z NATO. W związku z tym, jeżeli na to w ten sposób spojrzymy, to rozumiem, tak ja to odczytuję, że nie chcąc ryzykować zmniejszenia swojego potencjału w zakresie myślistwa, lotnictwa wojskowego, Rosjanie nadal uważają, że mogą znaleźć się w fazie wojny z NATO. To jest argument na potwierdzenie takiej tezy. A w związku z tym kwestie przekazania F-16 stronie ukraińskiej należy moim zdaniem wpisywać w ten kontekst. To znaczy, czy to jest czynnik, który może przesądzić o zwycięstwie Ukrainy w wojnie, czy to nie doprowadzi do tej sytuacji. W moim odczuciu na razie nie ma przesłanek, żeby uważać, że doprowadzi. A moje drugie pytanie jest może odrobinę jeszcze trudniejsze. Polski kontyngent wojskowy na Ukrainie po zakończeniu wojny. To dobry pomysł? Wydaje mi się, że dość teoretyczny. To znaczy, jeżeli w ogóle rozważa się, a rozważa się o jakimś formule zaangażowania sił międzynarodowych w jakąś misję stabilizacyjną po zakończeniu wojny, albo przynajmniej po podpisaniu porozumienia o zawieszeniu broni, to mówi się właśnie o takiej misji, gdzie kontrybucje by dawało wiele państw. Więc w tym sensie wtedy należałoby rozważyć, czy my jesteśmy zainteresowani takim zaangażowaniem i czy mamy odpowiedni potencjał, bo tu jedno trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Znaczy, my mamy bardzo ambitne plany, jeśli chodzi o rozbudowę naszego potencjału w zakresie wojsk lądowych, tylko jeśli weźmiemy na przykład oceny NATO czy oceny zachodnich think tanków strategicznych, to dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie są po polskiej stronie dość umiarkowane. No, mieliśmy bodajże 61 brygad, teraz mamy 63 brygady, tak to ocenia, o ile dobrze pamiętam,
Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych, który sporządza takie coroczne bilanse w tym zakresie. W związku z tym jest progres. Ja nie twierdzę, że tego progresu nie ma, ale ten progres jest dość umiarkowany, jeśli chodzi o tempo. Polska tu się wyróżnia, jeśli chodzi o gotowość zwiększenia wydatków na zakupy sprzętowe, jeśli chodzi o myślenie o nowych obowiązkach i o nowych wyzwaniach, o pewnej nowej polityce strategicznej, ale rekrutowanie do sił zbrojnych idzie niestety dość powoli, bo my się akurat w tym obszarze nie różnimy od innych państw europejskich. I tutaj też wracamy do wątku demografii Europy. Tu wracamy do jednego zasadniczego wątku. Ja o tym mówiłem na naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego i podtrzymuję to. Mianowicie ja uważam, że my nie mamy szans zbudowania 300-tysięcznej armii bez przywrócenia powszechnego obowiązku obrony ojczyzny. W takim systemie ochotniczym, przy obecnym potencjale demograficznym, tego jak młodzi ludzie podchodzą, jeśli chodzi o ścieżki kariery zawodowej, skłonność do i przydatność do służby wojskowej, to według bardzo optymistycznych obliczeń, moim zdaniem, ja napisałem taki artykuł w jednym z portali, będziemy dochodzić do tego potencjału przez 15 lat. Czyli może uda się nam zbudować 300-tysięczną armię, ale w roku 30 no, to łatwo policzyć. I pytanie, czy mamy tyle czasu? Nie mamy tyle czasu. Dlatego, że najbardziej optymistyczni analitycy wojskowi, którzy oceniają straty rosyjskie i to, co Rosjanie robią, pamiętajmy, że oni się uczą i to szybko się uczą i też zmieniają swoją politykę. Zmienili w ostatnich dniach system rekrutacji na przykład, znacznie rozbudowując bazę mobilizacyjną, bo te zmiany, które oni wprowadzili w minionym tygodniu, one rozszerzają bazę, bazę poborowych z 6,4 miliona do ponad 9 milionów. To są zmiany, które się w związku z wojną cały czas dokonują. Więc Rosjanie się uczą. Rosjanie jakby przechodzą na produkcję sprzętową bardziej intensywną, jeśli chodzi o potrzeby wojskowe. Zgoda, że to nie jest sprzęt najnowszy, ale też śmiercionośny. No i tu mamy różne głosy analityków. Są tacy, którzy mówią, wywiad Litwy, ile dobrze pamiętam, uważa, że w ciągu 2 lat Rosjanie odbudują swoją zdolność do poziomu przedwojennego, gdyby wojna się na Ukrainie zakończyła hipotetycznie jutro. Amerykańscy analitycy, też i szefostwo wywiadu amerykańskiego niedawno w kongresie, oni mówili, że to jest 5-8 lat. Są tacy, którzy mówią o 10 latach. No i oczywistym problemem jest to, że ta zdolność Rosji do odbudowy swojego potencjału wojskowego, nawet w tych najbardziej optymistycznych scenariuszach, jest większa niż czas, który my potrzebujemy jako Zachód na zbudowanie takiego potencjału wojskowego, ażeby być Rosjanom w stanie się przeciwstawić. A niektórych decyzji obawiamy się podjąć. No, na przykład przed wyborami nikt o zdrowych zmysłach w Polsce nie podejmie kwestii powszechnej służby wojskowej. No. Łotysze to zrobili. Wprowadzili w kwietniu nową ustawę, zmienili swój dotychczasowy system. Ale u nas to nie przechodzi. No i teraz jest pytanie, czy dojrzejemy do tego rodzaju decyzji. A jeżeli nie, jeżeli Rosjanie będą szybciej zmobilizowani, szybciej jakby przeświadczeni o tym, że odbudowali swoje znaczące możliwości, to nie oznacza oczywiście, że następnego dnia rozpoczną wojnę. Natomiast to oznacza, że ten swój zwiększony potencjał będą wykorzystywali w polityce. Otwarcie to deklarują. Otwarcie mówią, że Europa Środkowa powinna być jakby przestrzenią, gdzie ich interesy są również uwzględniane. Retoryka wobec Polski bardzo się zaostrza. Więc tutaj nie możemy mieć złudzeń co do tego, że oni będą grali tym czynnikiem wojskowym. Ten czynnik wojskowy
jest nam potrzebny nie dlatego, że za 2 lata wybuchnie wojna, ale dlatego, żeby uniemożliwić Rosjanom prowadzenie tego rodzaju polityki. Zmieniając nieco wątek, 25 maja szefowie resortów obrony Białorusi i Rosji podpisali porozumienie, które reguluje tryb rozmieszczenia rosyjskiej broni jądrowej na terytorium Białorusi. Wcześniej z tym faktem związane było przekazanie białoruskiej armii rosyjskich systemów rakietowych Iskander. Co to oznacza dla Polski i jak powinien wyglądać odpowiedź Warszawy, a także całego NATO na ten krok? No to mamy 2 obszary. Znaczy mamy obszar pewnej gry strategicznej, próby wpływania na równowagę strategiczną. Bo musimy pamiętać, że to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, jeśli chodzi o Białoruś, to póki co jeszcze nie jest fizyczne przeniesienie tych systemów, może poza systemami podwójnego przeznaczenia, bo to są Iskandery, to są też rakiety Kinzhal, które są zamontowane na myśliwcach białoruskich. Natomiast jeśli chodzi o ten potencjał jądrowy, to na razie mamy deklarację i przygotowanie infrastruktury prawnej, technicznej, tak się uważa, do ewentualnej decyzji o przeniesieniu tych głowic. Czyli jeżeli mówimy o pewnej drabinie eskalacyjnej, no to kilka kroków zostało wykonanych, ale jeszcze z pewnością tych możliwości eskalowania ze strony Rosji przy użyciu tych argumentów jest dużo. Mówię o tym nie dlatego, żeby jakby uspokajać i mówić Polacy nic się nie stało, tylko że musimy zrozumieć pewną logikę rywalizacji strategicznej, tego do czego to służy. Te deklaracje Putina, one mają oddziaływać przede wszystkim na Stany Zjednoczone i skłaniać Amerykanów do niepodejmowania pewnych kroków w obawie przed uruchomieniem pewnej logiki eskalacyjnej. Te kroki są związane przede wszystkim z zaangażowaniem, jeśli chodzi o dostawy pewnych systemów wojskowych dla Ukrainy, bo tu się uruchamia mechanizm taki, że jeżeli Amerykanie przekroczą jakby kolejny Rubikon, to z kolei Rosjanie odpowiedzą podobnego rodzaju działaniami, a być może fizycznym przeniesieniem broni jądrowej na Białoruś. Tam są też nowe dokumenty strategiczne, bo jest mowa o nowej doktrynie bezpieczeństwa państwa związkowego. Uruchomienie tego mechanizmu licytacji jest potencjalnie bardzo, bardzo groźne. Też mamy do czynienia z dość ewidentnym sygnalizowaniem po stronie rosyjskiej gotowości do odejścia od takiego porozumienia o nieproliferacji broni jądrowej. To jest też bardzo z punktu widzenia amerykańskiego wrażliwa kwestia, bo przez lata, z pewnością od lat 60., jednym z filarów amerykańskiej polityki w tym obszarze to było dążenie do właśnie nieproliferacji broni jądrowej. Amerykanie wywierali presję na wiele krajów, na Koreę Południową, na Szwecję, które miały wtedy zaawansowane programy jądrowe właśnie po to, żeby odchodziły rezygnowały z tych prac. Szwedzi zrezygnowali na początku lat 70. na przykład. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że mamy do czynienia z pewną zmieniającą się sytuacją i oczekiwalibyśmy od Stanów Zjednoczonych uwzględnienia w ich polityce strategicznej tej nowej sytuacji. Pewien delikatny, powiedziałbym, ruch w tym zakresie jest sformułowany w komunikacie końcowym po szczycie NATO w Wilnie, bo tam jest mowa o modernizacji sił jądrowych NATO, czy tam polityki jądrowej i o większej partycypacji państw członkowskich w ciężarach związanych z tym potencjałem. Ta większa partycypacja, być może można to zinterpretować jako gotowość rozpoczęcia rozmów na poszerzeniem programu Nuclear Sharing. To oczywiście jest bardzo, powiedziałbym, wątłe póki co jeszcze świadectwo, że być może jakieś zmiany następują, no ale o tym mówiliśmy na początku. Zmiany polityczne, doktrynalne, one niestety
idą bardzo wolno. Co my możemy zrobić? Moim zdaniem jest kilka rzeczy. Po pierwsze, nie rezygnować z presji wywieranej też na naszych sojuszników. Po drugie, w tym obszarze politycznym powinniśmy znacznie, budując pewne koalicje na rzecz takiego działania, mocniej postawić sprawę wypowiedzenia traktatu Rosja-NATO z roku 1997, bo on w gruncie rzeczy konserwował status Europy Środkowej jako takiego obszaru ułomnego pod względem bezpieczeństwa w porównaniu z tak zwanym starym NATO. I to jest jakby pierwszy krok. Niektórzy eksperci zachodni, na przykład z Atlantic Council, oni proponują zawieszenie. Zawieszenie jest jakimś półśrodkiem, no ale póki co nic się nie dzieje. Wiadomo, że Niemcy się sprzeciwiają tego rodzaju działaniom, ale to trzeba robić. Trzeba również jakby uruchamiać pewne działania pośrednie, to znaczy doprowadzić do sytuacji, że nasi piloci zaczynają być szkoleni w tym. Mamy sprzęt zdolny do przenoszenia broni jądrowej, F-16 mogą przenosić. Będziemy mieć F-35. Będziemy mieć F-35, nasi piloci powinni się szkolić. To idzie wszystko bardzo trudno, dlatego że, tak jak mówię, Amerykanie bardzo powoli zmieniają swoją doktrynę w tym zakresie. Warto patrzeć na to, co robią Koreańczycy. Dlatego, że Koreańczykom udało się doprowadzić do pewnej, na razie niezbyt daleko idącej, ale zmiany amerykańskiej polityki w zakresie kwestii jądrowych. Mianowicie mamy po wizycie prezydenta Korei, czy w toku wizyty prezydenta Korei w Stanach Zjednoczonych, mieliśmy do czynienia z deklaracją Joe Bidena, że amerykańskie okręty podwodne z głowicami jądrowymi będą zawijały do portów koreańskich. Co oznacza, że w gruncie rzeczy można to wyinterpretować w ten sposób, że amerykańska broń jądrowa czasowo może stacjonować w Korei. Ale dlaczego zadeklarował Biden tego rodzaju krok? Nie dlatego, że Koreańczycy go prosili, nie tylko dlatego, ale moim zdaniem przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, opinia publiczna w Korei w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości, bo to jest 70% wskazań, opowiada się za uruchomieniem przez Koreę własnego programu jądrowego, który miałby być odpowiedzią na program jądrowy Korei Północnej. Czyli to jest w demokracjach niesłychanie istotny element. Ja o tym mówię często, ale musimy to zrozumieć. Jak nie zmieni się nastawienie polskiej opinii publicznej, to suplikacje naszych władz pod adresem Amerykanów nie zostaną wysłuchane. Znaczy, polska opinia publiczna w sposób niebudzący wątpliwości musi formułować pogląd, że powinniśmy być elementem systemu bezpieczeństwa łącznie z możliwościami jakby uczestniczenia w programie nuclear sharing. Jak się opinia publiczna nie wypowie w tej materii w sposób jednoznaczny, to Amerykanie moim zdaniem nie zmienią tej polityki. Ale do tego potrzeba poważnej debaty społecznej w Polsce na ten temat. Tak samo jak potrzebujemy poważnej debaty społecznej na temat powszechnej służby wojskowej. Tej debaty nie ma. Ja uważam, że to jest zasadniczy błąd z punktu widzenia, zasadniczy błąd skutecznie i to w negatywnym sensie wpływający na zdolności nasze do poprawy naszych relacji z naszym największym sojusznikiem amerykańskim. I druga nauka, którą należałoby wyciągnąć, jeśli chodzi o Koreę, to dążenie i to stanowisko koreańskiej opinii publicznej co do broni jądrowej, ono jest poparte również realnymi zdolnościami Korei Południowej do zbudowania tej broni, bo Korea Południowa ma rozwinięty potencjał gospodarczy, w tym energetykę jądrową i dysponuje odpowiednimi zasobami materiałów, które pozwalają na zbudowanie tej broni. To pokazuje, jaki jest model również w relacjach sojuszniczych i to z bliskimi sojusznikami. No pamiętajmy, że Amerykanie w Korei trzymają bodajże 30 tysięcy żołnierzy i to już od zakończenia wojny koreańskiej. Czyli tam mamy do czynienia z bliskim sojuszem wojskowym, ze skalą obecności wojskowej amerykańskiej większej niż to jest w przypadku naszej części Europy. A mimo tego
Władze Korei muszą wywierać niesłychanie silną i przemyślaną i taką stałą presję na rzecz w sumie dość nieznacznej korekty amerykańskiej polityki. To pokazuje, że to nawet w układzie sojuszniczym nie idzie łatwo. No i mamy wreszcie trzeci element, o którym też trzeba powiedzieć. Mianowicie my musimy, znaczy nie możemy traktować zdolności jądrowych w charakterze takiego talizmanu, który załatwia wszystkie sprawy. Dlatego, że są możliwości oddziaływania na wroga, gdyby ten się, gdyby on myślał o użyciu broni jądrowej, o takiej skali, takim charakterze, które wpłyną na jego rachunek strategiczny. No mianowicie, jeżeli Rosjanie rozważają, a przynajmniej publicznie dziś dyskutują, czy w ich interesie nie byłoby uderzenie przy użyciu taktycznej głowicy jądrowej na jedno z polskich miast. Mówi się o Rzeszowie, mówi się o Poznaniu. Tu od razu uspokajam, że większość ekspertów rosyjskich ten krok uważa za szaleńczy w gruncie rzeczy. W związku z tym to nie jest jakaś realna perspektywa, ale dyskusje mają miejsce. Ci, którzy uważają w Rosji, tacy jak na przykład Karaganow czy Bardaczow, albo na przykład Trenin, oni uważają, że to jest coś, co być może należałoby by rozważyć. Ich całe myślenie opiera się w gruncie rzeczy na jednym takim dylemacie strategicznym, który już od lat jest analizowany, a mianowicie, iż Amerykanie nie wymienią, mówiąc w skrócie, Bostonu na Poznań. To znaczy, jeżeli Poznań zostanie zaatakowany głowicą jądrową, to Amerykanie nie udzielą odpowiedzi o charakterze jądrowym, uderzając w cele rosyjskie, bo w efekcie Rosjanie mogliby uderzyć na ten umowny Boston. W gruncie rzeczy w podobnej sytuacji jest Korea Południowa. Tam też te dylematy są bardzo, bardzo silnie akcentowane. To powoduje, że wiarygodność gwarancji naszego sojusznika no nie przez wszystkich jest traktowana jako żelazo betonowa. No ale gdybyśmy my mieli zdolność oddziaływania środkami konwencjonalnymi na cele w Rosji i to na tyle intensywne, że moglibyśmy w ten sposób wpływać na rosyjski rachunek strategiczny, to ten rachunek mógłby podlegać pewnej zmianie. No na przykład Rosjanie by nie rozważali celowości uderzenia głowicą jądrową, dajmy na to na Rzeszów, gdyby doskonale wiedzieli, że w odpowiedzi my, wykorzystując nasze zdolności ataku rakietowego na dużych dystansach, jesteśmy w stanie zniszczyć Petersburg. Znaczy, jeżeli byłyby tego rodzaju zdolności do odpowiedzi na atak bronią jądrową, no to ten rachunek strategiczny po stronie rosyjskiej wyglądałby inaczej. Czyli musimy mieć zdolności, musimy mieć doktrynę użycia, musimy mieć determinację i musimy też przekonać władze Federacji Rosyjskiej, że my się nie zawahamy. To znaczy nie będziemy czekać na zgodę naszego największego sojusznika, jeżeli zostaniemy zaatakowani. Musimy też w związku z tym wynegocjować ze Stanami Zjednoczonymi, to jest bardzo ważne, nie tylko z powodu w związku z bronią jądrową, pewien protokół, w którym byłoby określona nasza zdolność do odpowiedzi. No, hipotetyczna sytuacja, aczkolwiek nie tak bardzo nieprawdopodobna. Wagnerowcy ruszają z rajdem na jakieś polskie miasto, jadą, mordują cywilów dookoła i co wtedy? Odpowiadamy, czekamy, aż Joe Biden na Bali obudzi się i wtedy skonsultujemy czy naszą odbierze politykę, telefon, czy odbierze ten telefon, mamy te kilka godzin, to decyzje mogą być podejmowane w sekundy. Mhm. A musimy mieć protokół z naszymi sojusznikami i oni muszą też wiedzieć i liczyć się, że jeżeli zostaniemy zaatakowani, to zniszczymy atakujących. Mhm. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że to uruchamia pewien mechanizm, który może doprowadzić do wojny. I to wojny całego Paktu Północnoatlantyckiego. Te sprawy trzeba przesądzić przed faktem, a nie w trakcie sytuacji kryzysowej. Mhm. Jak już jesteśmy przy Białorusi, to jeszcze jeden wątek. Mamy informację, że ponad 100 najemników grupy Wagnera przesunęło się w kierunku przesmyku suwalskiego.
Na pewno jest to krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium, powiedział dziś szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki w Gliwicach. Co oznacza dla Rzeczpospolitej obecność grupy Wagnera na Białorusi? Oznacza potencjalnie duże ryzyko, dlatego że to są różne oczywiście na ten temat spekulacje, no ale po pierwsze informacje, które są zarówno w mediach białoruskich, jak i w mediach rosyjskich, mówią o tym, że ten kościec grupy Wagnera już na Białorusi się znajduje. 3,5 tysiąca żołnierzy i ten cały, nazwijmy to, system dowodzenia. Docelowo tam może się nawet znaleźć 10 tysięcy żołnierzy, najemników, ludzi wyszkolonych i z doświadczeniem bojowym. Ich nie należy traktować jako pełnokrwistej armii, która jest w stanie w otwarty sposób zaatakować Polskę. To byłoby szaleństwo, oni byliby zniszczeni, to myślę, dość szybko. Natomiast ich należy traktować jako ludzi zdolnych do działania w taki sposób, jak działają żołnierze sił specjalnych. Czyli oni mogą przenikać małymi grupami i mogą próbować przenikać małymi grupami na nasz teren. Niekoniecznie po to, żeby atakować wybrane cele, po to, żeby dokonywać zwiadu, rekonesansu, testować, jak my będziemy się zachować, wiązać też nasze siły, bo proszę zwrócić uwagę, że to też jest element rozgrywki. Relatywnie niedużymi siłami Rosjanie wiążą znacznie większe nasze siły, bo my musimy pilnować naszej wschodniej Przypomina granicy. To granicę polsko-sowiecką na początku lat 20. Tak. Narzucają też nam pewne wydatki. Nasze siły muszą rotować. Nie jest przecież tak, że ci żołnierze mogą tam stacjonować bardzo długo. To wszystko oznacza, że oni uzyskują pewną pewną przewagę inicjatywy. Oni nam narzucają reguły gry. I tu też są kwestie, może niekoniecznie do debaty publicznej, ale myślę, że też należałoby się zastanowić, jak na tego rodzaju zagrożenie odpowiedzieć. No bo po pierwsze, my musimy być, nasi żołnierze muszą być przekonani, że tego agresora należy zniszczyć. A w związku z tym nie mogą być atakowani przez część opinii publicznej za wykonywanie swoich obowiązków, a tak niestety do tej pory było. Muszą mieć w związku z tym też gwarancję, że każde ich działanie, w tym i walka, nie pociągnie za sobą serii dochodzeń prokuratorskich, a przecież to też było niestety udziałem naszych żołnierzy walczących w Afganistanie czy w Iraku, więc tu jest też dużo do zmienienia. Jest tryb podejmowania decyzji. Trzeba podjąć decyzję, trzeba wiedzieć, kto podejmuje decyzję. To jest fundamentalnie ważna decyzja o charakterze politycznym. Ją trzeba umieć podjąć, być w stanie szybko podjąć, informacje muszą docierać szybko. To trzeba przetrenować. To nie jest kwestia bardzo łatwa. No te doświadczenia z tą rakietą pod Bydgoszczą nie są w tym zakresie budujące. Ten obieg informacji okazał się wadliwy, już nie rozstrzygając. Czynnik polityczny też odgrywa tutaj ważną rolę. Zgoda. Musimy mieć też strategię, co dalej. No wyobraźmy sobie historię, że na teren Rzeczpospolitej przenika jakaś uzbrojona grupa dywersyjna z grupą, z tak zwanej grupy Wagnera. Ci ludzie są wyeliminowani, mam nadzieję, to szybko. I co? I czekamy na następne działanie? A może powinniśmy jakąś formułę proaktywną przyjąć? Znaczy, może powinniśmy uprzedzić też Łukaszenkę i Putina, że każda taka próba spotka się z odpowiedzią, ale już wymierzoną w te miejsca dyslokacji Wagnerowców. I tutaj trochę kłania się polityka Izraela. To jest cała masa różnych kwestii, też i relacji sojuszniczych, naszej świadomości sytuacyjnej, naszej polityki wobec Białorusi i Rosji, naszej sprawczości. No, moglibyśmy pewnie o tym dużo, dużo mówić, ale proszę zwrócić uwagę. Zaczęliśmy od kwestii zmian w NATO. Te zmiany postępują, tylko niestety rozpisane są na miesiące i na lata. Potem przesunęliśmy się do kwestii zmian w Polsce. One są nieco szybsze, ale też jednak
dynamika zmian po naszej stronie nie jest jakaś bardzo imponująca. I zaczęliśmy rozmawiać o grupie Wagnera na Białorusi, a grupa Wagnera na Białorusi pojawiła się przed miesiącem, a nawet niecałym. Czyli proszę zobaczyć, jak szybko zmienia się sytuacja bezpieczeństwa, jak to wpływa na politykę polską, na stan państwa polskiego, jak to wpływa na coś, co można by określić stanem świadomości społecznej i takim systemem odpornościowym. Czy my jako społeczeństwo jesteśmy przygotowani, czy ludzie zamieszkujący Podlasie i obszary nadgraniczne są przygotowani, jak reagować na pojawienie się tych najemników z grupy Wagnera, jeśli oni granice przekroczą? No, ja mam co do tego wątpliwości. To też pokazuje, ile rzeczy jest jeszcze do zrobienia. Mhm. W jednym ze swoich tekstów postawił pan taką śmiałą tezę, że pucz Jewgenija Prigożina, który cały świat oglądał z zapartym tchem, się powiódł, ale być może nie tak, jak wielu było oczekiwało. Czyli sam bunt uruchomił procesy i mechanizmy, które mogą w najbliższej przyszłości dokonać poważnej zmiany w układzie sił w samej Rosji. Jak obecnie wygląda stan gry o tron w Rosji? No tu wchodzimy na dość grząski grunt takich trochę spekulacji na temat tych ukrytych mechanizmów, które poprzedziły pucz czy ten bunt Prigożyna. Jest wiele teorii na ten temat. To myślę, że nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Ta, która przynajmniej mnie najbardziej jakoś odpowiada, to wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z wykorzystaniem takiego narastającej frustracji, stanu niezadowolenia Prigożyna i jego ludzi, wykorzystaniem przez część przedstawicieli resortów siłowych, zarówno FSB, jak i innych służb rosyjskich, bo one były w sposób zadziwiający bierne w sytuacji tego puczu Prigożyna. Zresztą, proszę zwrócić uwagę, jesteśmy już jakiś czas po tym, co się stało. No, mamy do czynienia z dość zaskakującą sytuacją. Otóż sam Prigożyn pokazuje się w kuluarach szczytu Rosja-NATO. Oddano mu wszystkie aktywa finansowe, czyli te środki, które skonfiskowano w jego biurach, oddano mu komputery. Lata sobie dość swobodnie swoim jumbojetem po Rosji i nie tylko. Ale mówi się za to o śledztwach i odsuwaniu generałów i wyższej rangą oficerów w rosyjskich siłach zbrojnych. Czyli mamy do czynienia z pewnym takim, z taką asymetrycznością odpowiedzialności. Ci, którzy ten pucz zorganizowali i zainicjowali, relatywnie nie ponieśli konsekwencji. Deklaracje Putina były bardzo daleko idące w czasie tego puczu. Natomiast ci, którzy nie byli wprost zaangażowani, no są w jakiś tam sposób, nazwijmy to, prześladowani. Jedna z teorii rosyjskich mówi o tym, że w gruncie rzeczy wydaje się, że to FSB inicjowało, stymulowało ten pucz, bo chodziło o ujawnienie tych potencjalnych w przyszłości zamachowców w szeregach rosyjskich sił zbrojnych. I dzisiaj oni są eliminowani, odsuwani, czyli w tym sensie Prigożyn odegrał swoją rolę. Tam oczywiście nie wszystko przebiegało tak, jak być może miało przebiegać, ale z pewnością to, co wiadomo, to jest pasywność zarówno FSB, które pilnuje rosyjskie granicy, jak i też pasywność innych formacji, w tym i wojskowych, bo Prigożyn czy jego ta kolumna dość swobodnie mogła się przemieszczać w stronę Moskwy. Gdyby on rzeczywiście chciał na Moskwę uderzyć, no to kontrolował lotnisko wojskowe w Rostowie nad Donem, w związku z tym mógł się zapakować do samolotów transportowych i wylądować na jednym z lotnisk w Moskwie. Wydaje się, że to nie było jego celem. Ale Putin sam też jest osłabiony, jego prestiż ucierpiał.
Wzmocnieniu uległy no, przynajmniej dwie formacje wojskowe, czyli Gwardia Narodowa dostała zgodę na zakup sprzętu pancernego i też ciężki sprzęt i lotnictwo ma dostać Kadyrow. Takie są informacje. W związku z tym tutaj ja bym się jeszcze uchylił od definitywnych ocen. Wydaje się, że tam cały czas trwa jakaś ożywiona walka. Putin wydaje się być nieco osłabiony. Przechodzi do kontrataku, proszę zwrócić uwagę, eliminując przedstawicieli tego obozu turbopatriotów, czyli aresztowano Girkina Stryłkowa, aresztowano Kagarlickiego. To są dwa skrzydła tego obozu. Kagarlicki jest związany z komunistami, Girkin jest związany z nacjonalistami. W związku z tym wydaje się, że teraz mamy do czynienia z taką próbą odzyskania sterowalności tym systemem, ale pewne koncesje Putin wydaje się musiał poczynić. Mhm. I kończąc już ostatnie pytanie. Pod koniec lat 90. był pan doradcą szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministra finansów w rządzie premiera Jerzego Buzka. I gdyby miał się pan cofnąć do tej roli albo jeszcze raz się w nią wcielić, gdyby miał pan doradzać kierownictwu państwa polskiego, nie wiem, spotkałby się pan na herbatę z premierem Kaczyńskim odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, co by mu pan doradzał? Jak grać w tą trudną i skomplikowaną grę, by wygrać przyszłość dla Rzeczpospolitej? No, ja w gruncie rzeczy temu poświęciłem moją książkę, którą pan tutaj przywoływał. Ja uważam, że my musimy mieć świadomość naszej sytuacji strategicznej. Bo ta sytuacja strategiczna, ona musi uwzględniać nasze polskie interesy, też naszą tradycję i to, jak rozumiemy miejsce Polski w naszej części Europy. To nie oznacza, że ona musi być budowana w jakiejś kontrze do systemu sojuszniczego, w którym funkcjonujemy, no ale też nie jest tak, że interesy strategiczne naszych sojuszników, nawet tych, których najbardziej cenimy, są tożsame z interesami naszymi, bo tak nie jest. Znaczy, nie jest uprawnionym takie przekonanie, moim zdaniem jeszcze kilka lat temu bardzo silne, teraz już na szczęście nieco mniej, że NATO nas obroni. Znaczy, że w tym sensie nasze interesy, interesy Paktu Północnoatlantyckiego zlały się. To jest nie pogląd nieuprawniony, więc uważam, że my musimy prowadzić refleksję strategiczną na temat polskiej roli, polskich interesów. Strategiczną, czyli musimy planować w dłuższej perspektywie czasowej, starać się przełamać ten, nazwijmy to, cykl wyborczy, który w niektórych kwestiach jest niestety destrukcyjny, bo ogranicza naszą zdolność do podejmowania decyzji. To oznacza również konieczność, jeżeli mówimy o myśleniu strategicznym, to o myśleniu strategicznym no, myślą konkretni ludzie. Czyli musimy też jakby przemodelować pewien sposób obecności w życiu publicznym tych, którzy w życiu publicznym chcą uczestniczyć. To znaczy oni nie mogą sobie pozwolić na luksus czy na komfort nieposiadania zdania w kwestiach związanych z naszą strategią regionalną i z naszą polityką. Jeżeli to wszystko przełamiemy, to kolejnym etapem jest sprawa budowy zdolności, narzędzi, przy użyciu których będziemy chcieli ten, nazwijmy to, wielki plan realizować. Odwrotnie nie ma sensu. Znaczy, budowanie narzędzi, które mogą nam się nie przydać, no z ekonomicznego punktu widzenia jest trwonieniem pieniędzy publicznych, ale i też skuteczność ma ograniczoną. Więc w tym sensie ja nadal uważam, że my w Polsce w sposób pogłębiony, systematyczny nie rozpoczęliśmy refleksji strategicznej, chociaż widzę chęć i widzę gotowość przedstawicieli zarówno obozu władzy, jak i opozycji, przynajmniej części opozycji, no, ażeby tego rodzaju myślenie jakby wróciło też do polskiej debaty, bo to akurat dobrze o nich świadczy, no bo to świadczy też o tym, że oni, obserwując sytuację, w której się znajdujemy, są w stanie jakby dostrzegać skalę wyzwań.
Jednym i głównym problemem, który trochę się przewija w naszej rozmowie jak taki wątek, no jest pytanie, czy my nie jesteśmy w ciągłym niedoczasie. Bo ja mam takie wrażenie, że my jesteśmy trochę tak jak, a może nawet jeszcze krok przed tym, co było udziałem elit II Rzeczpospolitej. Bo elity II Rzeczpospolitej wiedziały, że czeka nas wojna i bardzo intensywnie się do tej wojny przygotowywały, ale niestety nie zdążono. A my jeszcze nawet tego pierwszego kroku nie zrobiliśmy, czyli nie uruchomiliśmy naszego myślenia strategicznego. I to mnie bardzo dużym niepokojem niestety napawa, bo te wszystkie procesy przebiegają wolno. No a wydaje się, że tego czasu nie ma już bardzo dużo. Nieco pesymistycznie kończymy. To co, panie redaktorze, wracamy na urodziny Łodzi? Pesymistycznie, bo ja, wie pan, uważam, że politykę państwową w ogóle trzeba uprawiać kierując się podejściem pesymistycznym. Że na poziomie życia indywidualnego jest dość ryzykowną strategią życie, kierując się zasadą jakoś to będzie, ale można tak funkcjonować. Natomiast na poziomie państwowym to jest fatalne. Państwo musi być przygotowane na najgorsze scenariusze, a nie na najlepsze. I nie może uprawiać polityki na zasadzie jakoś to będzie, albo mieć pretensje, że nasi sojusznicy, kierując się zresztą własnym interesem strategicznym, nie okazali się tak altruistycznie, jak nam się wydawało, że w godzinie próby będą. Mamy już doświadczenia w tym zakresie, niezbyt budujące przecież. Tak, więc z tym ja uważam, że polityka państwowa powinna być polityką, zwłaszcza w wymiarze strategicznym, kierującą się zasadą pesymizmu. A optymizmem jest to, że teraz będziemy mogli uczestniczyć w urodzinach Łodzi. To też dla mnie jest optymistyczny wątek. Czyli reasumując, pora przyspieszyć, jeżeli chodzi o kierownictwo państwa polskiego. Bardzo serdecznie dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę. Dziękuję bardzo.